to gdzieś 6-8 lutego, wywieziono nas do Jastrzębia Szerokiej. I w Jastrzębiu okazało się, że jest tam kilka takich niby pawilonów, a są to dawne więzienia dla jeńców wojennych. Tam ich trzymano i prowadzano na kopalnię. Ale to zamieniono za czasów komuny na areszty i więzienia dla mniej na mniejsze wyroki skazanych więźniów i którzy pracowali na kopalni. Ale w tym czasie były chyba dwa pawilony opróżnione, to nazywano pawilony, opróżnione, do których załadowano internowanych. W naszym pawilonie byli między innymi internowani z Bielska. Bardzo fajni ludzie. No ale na tych pawilonach to już było, kurczę, życie inne niżeli na komendzie. Każdy miał swoje łóżko. Wprawdzie wilgoć, brud, ale miał łóżko, siennik i mógł się wyspać, a nie to, co na podłodze w komendzie wojewódzkiej. No i z jedzeniem było tyle lepiej, że na komendę to można było dostać albo i nie dostać paczkę. A tam to jednak dawano, chyba że ktoś był ukarany, no to mu tam nie pozwolono dostarczać paczki żywnościowej od rodziny. No i tam na tej całym pawilonie siedzieliśmy do 23 chyba marca. Stamtąd nas zabrano do Uherców. No po drodze żeśmy tam trochę kartek rozrzucali, trochę śpiewów było. Ormowcy, a zomowcy, którzy nas wieźli tymi więźniarkami, to się tam na nas wydzierali, hamowali raptownie, żebyśmy się potukli. No i opowiadali nam, no policzymy się z wami, jak zajedziemy na miejsce. No i po drodze zatrzymali się w Tarnowie. Tam żeśmy poszli się wysikać. No i przy okazji były śpiewy oczywiście. Znowu się wściekali na nas i hamowania, i raptowne przyspieszania. Z Tarnowa zawieziono nas już bez kłopotów do Uherc. Z tym, że jeden wóz przed Uhercami gdzieś odbił w bok. Tylko jeden wóz przyjechał do Uherc. Myśleliśmy, że nam tam zrobią ścieżkę zdrowia i baty będą, ale okazało się, że strażnicy więzienia w Uhercach nie mieli ochoty w ogóle na jakieś tam bicie nas. Natomiast już internowani, którzy już zasiedzieli tam, byli w Uhercach, a byli między innymi z Rzeszowa, Przemyśla, jeszcze tam z kilku innych miejsc, a i z Krosna. Przyjęli nas śpiewem. No i zaraz nas ulokowali na parterze. O tyle dobrze było tam, że każdy miał własne łóżko. Parkiet na miejscu był, nie spało się na podłodze. W celi była woda, z tym, że rzadko kiedy leciała z kranów. I były niby to ubikacje w celi, ale z tych ubikacji nikt nie korzystał, bo to, kurczę, śmierdziało, wody nie było. Albo leciała byle jak. I korzystaliśmy z takiej wspólnej. Na korytarzu była taka
umywalnia i zaraz obok, obok była ubikacja. No i na tym, w tych uchercach, o tyle było dobrze, żeśmy mieliśmy cele pootwierane i tylko dostać się z piętra na parter, to trzeba było dzwonić, bić w kratę, czymś tam stukać, aż przyszedł strażnik, otworzył drzwi i wypuścił nas, czy to na spacer, czy do lekarza, czy w ogóle tak na tym. Ksiądz przyjeżdżał co niedzielę, z tym, że biskupa Tokarczuka nie chcieli puścić na odwiedziny do nas, a to był biskup przemyski, biskup diecezjalny, bardzo fajny człowiek, energiczny, patriota. Jednym słowem, dlatego nie chcieli go puścić do nas, żeby nam przypadkiem optymizmu za dużo nie dał i chęci do walki. Ale to inna sprawa. Tam się można było już w uchercach komunikować. Na trzecim pawilonie były trzy. Dwa pawilony były zajmowane przez internowanych, pierwszy i trzeci. Drugi był przez tak zwanych zeków, czyli kryminalnych. Kryminalnie roznosili nam śniadania, obiady, kolacje. No, a myśmy tylko musieli swoje gary myć, to znaczy talerze czy tam miski. Trochę było czasu, nawet można było korzystać z telewizji, z której nie korzystałem. W niedzielę były msze urządzone na dole w takiej celce. Schodzili się kto chciał oczywiście, a było sporo takich, którzy nie chodzili na msze. Odwiedziny były dosyć długie, bo czasami można było dostać nawet godzinę odwiedzin, ale za zgodą komendanta. A tak to były zwykle pół godziny. I nawet jeśli ktoś przyjechał z daleka, to w ciągu tygodnia mógł dostać nie tylko niedzielę i święta, ale w ciągu dnia powszedniego mógł dostać, oczywiście za zgodą komendanta. Mieliśmy papiery, ołówki, można było sobie coś pisać. No i ja tam się zajmowałem między innymi takimi wspomnieniami, notatkami. Byli chętni, którzy organizowali naukę języka angielskiego. I angielskim zajmował się nauką angielskiego, zajmował się Rysiek Kuszwejko, który dosyć dobrze znał język angielski. I kiedy przyjechała komisja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, to Rysiek służył jako tłumacz. Chociaż mieli własnego tłumacza, ale woleliśmy Ryśka. Były organizowane apele wieczorne, każdego dnia. Na apelu wieczornym zawsze że robiliśmy tam jakieś podsumowanie dnia, jakieś krótkie uwagi, no i zawsze był śpiew albo rota, a najczęściej śpiewaliśmy Solidarnych. Była grupa KPN-owców, którzy z kolei śpiewali, nazywaliśmy ich komunardy, śpiewali Nie chcemy komuny. No i najczęściej odbywało się to po apelu wieczornym z którejś celi górnej, otwarte okna i hejże, jadą z komuną. No i na temat tej komuny i tego śpiewania, to miałem do nich uwagi. Chcecie śpiewać, to nie na
nie na apelu wieczornym. Śpiewajcie sobie wieczorem, jak chcecie, tylko dbajcie o to, żeby ludzie się mogli wyspać. Nie róbcie hałasu po nocach. No i śpiewali to najczęściej w sąsiedniej celi, czasami do mojej celi, ale za zgodą moją. Inaczej nie, jak nie wyrażałem zgody, to tego nie robili, ale inna sprawa. Mieliśmy naukę historii związków zawodowych. No i czasami na pogadanki takie właśnie wieczorne przy apelu, jak były jakieś rocznice, to któryś z nas zawsze coś tam na tej rocznicy powiedział. I zaczęła się wojna z KPN-em, z tymi przygłupami, jak ich nazywałem, że oni nie chcą żadnych tutaj wykładów ani nauk. Bo się okazało, że na jakimś tam wykładzie odczytywanym wieczorem na apelu Marek Mierzwiak przytoczył zdanie wygłoszone przez Gomułkę. A to się działo, to wypowiedzane zdanie działo się to w rocznicę czerwcowych wydarzeń w Poznaniu. I Gomułka tam powiedział, że robotnicy nie walczą z socjalizmem, tylko walczą z wypaczeniami socjalizmu. I Marek to przytoczył to zdanie i mówił, że Gomułka tak powiedział. A im się to bardzo nie spodobało, kurczę, na drugi dzień były interwencje. Chodziło po kilku do mojej celi, do Ryśka celi i do Mierzwiaka i straszyli, że nie życzymy sobie tego i tak dalej, i tak dalej. No głupole jednym słowem. Tłumaczenie, że to tylko był cytat Gomułki i nie odnosił się do nas i nie jest to nasze zdanie, tylko my to pierry Gomułkę i tak dalej. Ale inna sprawa. Robiliśmy na słuchy radia lub informacje z zewnątrz przynoszone przez rodziny lub znajomych na widzeniach. Robiliśmy co jakiś czas, 2-3 razy w tygodniu, taki własny dziennik, nie dziennik, jakby to nazwać, informacje, wiadomości. Bez tytułu to było bodajże. I to kursowało po oddziale. Komunikowaliśmy się również z pawilonem trzecim, właściwie pierwszym, bo myśmy siedzieli na trzecim. No i to kursowało przez jakiś czas. I któryś z tych głupoli KPN-owskich dorwał to i puścił to w obieg. I przyniósł to do tego swojego szefa z KPN-u, jaki to miał na imię, miał Jurek. A, nie będziemy go odgrzebywać. I on z tymi pretensjami, i my to ujawnimy, my sobie tego nie życzymy, żadnych tu pism nie chcemy, i tak dalej, i tak dalej. No kurczę, głupole nie z tej ziemi. I wrzeszczy na korytarzu, słyszy to strażnik, a on wrzeszczy, że nie życzymy sobie tu żadnych nielegalnych pism. No takie to były głupole, przygłupy, jak ich nazywałem. No nocą urządzali, kurczę, alarm, alarm. Atakują, wrzeszczą na korytarzu, kurczę, po to tylko, żeby zbudzić strażników, bo tam nas na tym w dyżurce śpi, a ten na zwyżce też śpi, kurczę, a ludzie się denerwują, bo też chcą spać. A tu takie krzyki po nocy. Alarm, no i cholera. A czemu to robicie? Bo my chcemy wprowadzić nerwowość wśród Straży Więziennej. Nerwowość.
Do Uherc nie przyjechał żaden z tych moich ubeków, którzy mieli nadzór nade mną. Nie przyjechał. To tylko dwukrotnie w Katowicach, na komendzie wojewódzkiej MO przychodził kapitan Robert Kagan, który miał, jak się to nazywało w ich żargonie, w opiece nasz zakład. I on prowadził kapusi, między innymi mnie kapowali. Więc przyszedł swego czasu do tego, do aresztu, poprosił, żeby mnie wypuścili do jakiegoś pokoju i tam ze mną długi czas debatował. Obiecywał mi góry złote, że jak będzie już nowy związek, to ja zostanę szefem nowego związku w Budostalu 4. Ale jak będzie trzeba, to mnie nawet puszczą za granicę na roboty. Takie numerki, ale muszę podpisać lojalkę. I zacząłem się śmiać, nie? Mówię, panie kapitanie, ja się namyślę. Pierwszy raz mu tak odpowiedziałem. Ja się jeszcze namyślę, bo tu mam dużo czasu do namyśleń. No to ja tu do pana wpadnę jeszcze. A jak pan będzie chciał ze mną rozmawiać, to proszę się zwrócić do komendanta i powiedzieć, że chciałbym rozmawiać z kapitanem Kaganem. To oni mnie zawiadomią i ja wtedy tu do pana przyjadę. No, z tym, że oczywiście żadnej lojalki nie podpisywałem. Natomiast w Uhercach też była taka rozmowa z komendantem tego ośrodka, właściwie więzienia. I też mi coś tam plótł o tym, żebym podpisał lojalkę, to wtedy wyjdę wcześniej z tego internowania. I coś mu tam odpowiedziałem, już nie pamiętam co. W każdym razie nie usłyszał ode mnie o lojalce. Że coś mu powiedziałem, że ja nie muszę lojalki podpisywać, bo ja jestem lojalnym wobec wszelkich praw obowiązujących w PRL-u. Coś w tym sensie. No i od czasu do czasu to ja też robiłem takie pogadanki na apelach wieczornych. Z okazji różnych rocznic, jakie wtedy nam tam pasowały. No a zwykle witaliśmy rodziny, które przyjechały odwiedzić internowanych, ustawiały się zwykle przed wartownią na zewnątrz i tam czekały na swoją kolejkę. No to wtedy myśmy z okien krzyczeli i wołali i śpiewali im tam: witamy was, alleluja i takie coś. I jak koledzy wychodzili na zinternowania, no to też im przez okno śpiewaliśmy takie: żegnamy was, albo inne melodie, różne tam piosenki. No i tak to nam ten czas w Uhercach mijał. Dużo ludzi zwalniali po kwietniu. Wtedy było dużo ludzi zwalnionych, ale nowi przybywali. No i swego czasu mieliśmy taką historię, że dwóch ludzi chorych na, jak się to nazywało, oni nie mogli przebywać w zamkniętych pomieszczeniach. Jakoś się ta choroba nazywa. No i lekarze miejscowi, ci więzienni, powiedzieli, że oni się nadają tylko do zwolnienia. I rodzina tą opinię lekarzy więziennych przekazywała do UB, i komendant UB, ten katowicki, obiecał, że będą zwolnieni w ciągu 2 dni. 2 dni minęły i nie ma zwolnień. No wtedy się stworzył taki coś w rodzaju, nie powiem komitet, tylko coś w rodzaju takich
grupki, która zainicjowała opór. Powiedzieli, że będziemy się tu domagali zwolnienia tych dwóch zgodnie z obietnicą komendanta wojewódzkiego MO, nie MO, a UB, SB. I kiedy ci koledzy, ich opiekunowie, tych chorych, zgłosili się do komendanta więzienia, powiedział, że on jest w tej chwili w łączności z komendantem wojewódzkim, i który mu zapowiedział, że do godziny tej i tej odpowie mu konkretnie, że mają być zwolnieni. Godzina ta i ta minęła, to była już chyba 24. I chyba był to, mniejsza z tym, który powiedział: chłopcy, walimy w michy. No i wtedy zaczęło się walenie w michy jak trzeba. Takie krzyki przez okno: domagamy się zwolnienia, i padały nazwiska tych dwóch do zwolnienia. A kryminalni poczuli się w swoim żywiole, wywlekli jakieś materace stare, kurcze, przed budynek, podpalili i pali się jak trzeba. Ja do kolegów mówię: słuchajcie, najlepiej byłoby, żebyście się wszyscy spakowali, bo nie wiadomo, czym się to skończy. No i godzina chyba od tego, tych ogni minęła, coraz to podrzucają nowe materace, się pali ładnie, widać to, bo to takie więzienie trochę na górce było, to widać hen. I mówią mi: słuchaj, jadą samochody od Leska. Rzeczywiście, sznur samochodów, przyjechało ich, jak mówili niektórzy, około kilkudziesięciu. Nie wiem ile dokładnie, bo to tego nikt nie policzył. Bo się i karetki przyjechały, dwie pogotowia, i jeszcze tam jakieś ciężarowe wozy. No i ZOMO, i śmieszna sprawa, bo nawet ściągnęli WOP do obstawy więzienia. No i jesteśmy obstawieni całkowicie. Rano wchodzą umundurowani w strojach takich, jak ich my nazywaliśmy, tych, mniejsza z tym, hełmy na głowach, tarcze, pałki, ciemne ubrania, wchodzą na teren więzienia. Kilku chłopaków stoi przed więzieniem, przed wejściem do, nie tyle więzieniem, ile przed wejściem do pawilonu tego naszego. Pawilon też był ogrodzony siatką i też miał bramkę. Trzeba było przejść przez bramkę na teren i dopiero wejść do drzwi dyżurki strażnika więziennego. No ale nie skończyło się na biciu, tylko powiedzieli, że rewizja. No i po kolei cele brali na rewizję dokładną. Rewidowani i odstawieni na zewnątrz. A myśmy tu zaczęli rozmowę z wopistami. Młodzi chłopcy, kurczę, stoją z karabinami maszynowymi i pistoletami tymi, nie pepesze, tylko te już mieli, te inne, nie pepesze. Mniejsza z tym. W każdym razie rozmawiamy z nimi. Po co się tu przyszli? No bo nam powiedzieli, że tu bunt więźniów i musimy tutaj uspokoić więźniów. A wiecie, kto tu siedzi? Internowani. Wasi koledzy, wasi rodzice nawet są tutaj. I widać było, że ci chłopcy to przeżywali, te rozmowy z nami. Aż wreszcie jakiś sierżant się napatoczył i: dosyć tych rozmów, przerwać te rozmowy, nie ma żadnych rozmów. No i skończyło się, chłopcy przestali z nami rozmawiać, ale już inaczej patrzyli na nas. Ale wracając do dalszej części, przyszedł jakiś strażnik, czy też nie strażnik, nie pamiętam już,
i mówił, wyczytani zgłoszą się na przed pawilonem. No i wyczytanych było tam kilku, chyba kilkunastu nawet. No i zabrali się i wyszli, z manelami oczywiście. Wsadzili ich do samochodów i jak się potem dowiedzieliśmy, zawieźli ich do Załęża. I kilku z tych naszych wywiezionych mówiono o tym, że będą mieli sprawę za niszczenie mienia więziennego. Chodziło o te palenie tych materacy. Ale skończyło się to wszystko na niczym. Nie było żadnych spraw sądowych. No i potem ci koledzy trochę może dłużej siedzieli w Załężu, bo tam to było, w Załęże było gorsze więzienie niż to, niż u Herce. No a zaczęto nas zwalniać, bo najpierw to zwalniano kryminalnych, których niby to internowano, a wsadzano prawdopodobnie po to tylko, żeby robić jakieś zamieszania i niesnaski pomiędzy internowanymi a nimi. No i w maju już zaczęto zwalniać na przepustki. Mnie zwolniono 14 lipca. Niespodziewanie, krótko po rozmowie z komendantem więzienia, wróciłem na pawilon, siedzę w celi i rozmyślam nad tym, co to dalej, a słyszę Kapczyński wychodzić, zabierać swoje rzeczy. No i idę, kurczę, stanąłem przed dyżurką i czekam. Jeszcze tam jest chyba ze trzech kolegów. No i rewizja oczywiście. Pan porucznik, już nie pamiętam jego, który miał ochronę więzienia pod sobą, zarekwirował mi mój brulion, w którym dopatrzył się kilku piosenek wpisanych. No i ja się zacząłem z nim tam kłócić. Tam mi, proszę pana, niech pan się nie denerwuje, ja to panu prześlę, mam pański adres, prześlę to panu, tylko to posprawdzam. No i rzeczywiście parę dni później dostałem przesyłkę i powycinane były tylko, jak się potem okazało, to nie wszystkie. Te wiersze, które i piosenki, które dotyczyły czerwonych. No i wróciłem i czekam, co dalej. Jestem na przepustce tylko. Przepustka się kończy w końcu lipca. Dostałem nową informację, że przedłużono mi przepustkę do któregoś tam i mam czekać bez podania daty chyba. Tylko mi powiedziano, że mam się zgłosić do Załęża po swoje depozyty pieniężne i dokumenty, dowód osobisty i coś tam jeszcze. Pojechałem do tego Załęża. To była sobota czy niedziela. Powiedzieli mi niedzielę. Pieniędzy pan dzisiaj nie dostanie, dowody dostanie pan. I za chwilę mi przyniósł dowód osobisty, ale pieniądze prześlemy panu pocztą, bo zamknięte w sejfie, a wiadomo, sejf jest pod opieką księgowego i dzisiaj mu nie wydadzą księgowy, jest, nie pracuje dzisiaj.